Oczywiście, opłaty za emisyjność to nie wszystko, co podbija nam cenę energii. Oczywiście mamy wojnę w Ukrainie i to, że próbujemy odciąć Rosję od kasy, co nam winduje też ceny, ale mamy też coś, o czym zapominamy. To znaczy, polskie elektrownie są bardzo przestarzałe. One już od dawna wymagają modernizacji, dużych inwestycji na rozwój, a tak naprawdę to, czego my w Polsce potrzebujemy i o czym my jako Razem mówimy, praktycznie od zarania dziejów naszych, to potrzebujemy energii atomowej, energii jądrowej. Bezniskoemisyjna i ona jako jedyna jest nam w stanie zapewnić przejście z tej naszej szaleńczej, energożernej produkcji i gospodarki do tej energooszczędnej, odnawialnej i ekologicznej, bez strat w ludziach. A jak ceny energii idą do góry, to wszystko idzie do góry. I tak można było się tego spodziewać. Jak w 2020 roku wybuchła pandemia i rząd szybko ustalał ogromną kasę, dużo większą niż poszła na 500+, którą dosypywał firmom po to, żeby utrzymały miejsca pracy i siebie na rynku, to można zrozumieć, nie? To nie kontrolował tego, w jaki sposób te firmy zagospodarowały te pieniądze, a wiele z nich te pieniądze po prostu kitrało w bankach. Nie wykorzystywała ich do żadnych tych z góry zamierzonych, właściwych i pożądanych celów. Więc tak naprawdę zupełnie za darmo dostała kasę, której nie potrzebowała. Jeżeli ktoś dostaje ogromną, naprawdę porównajcie sobie wielkości, ogromną kasę, tak zupełnie za nic, no to wiadomo, że ona kiedyś wypłynie. No i mogliśmy się, rządzący mogli się spodziewać tego, że coś się złego zacznie dziać. Bo patrzcie, mamy lockdowny, produkujemy mniej, bo mamy zerwane łańcuchy dostaw. Nawet jak coś wyprodukujemy, to raczej będzie problem z dostarczeniem. Kasa idzie na to straszna, no to wiadomo, że coś się będzie złego działo. No i co mamy? W 2021 wciąż słyszymy, że stopy mogą być bardzo niskie, bo to jest super, nie? I działania NBP na to, żeby złotówka była jak najtańsza. Ktoś to nie ogarnął. Znowu poświęcono nas, nie? I jakiś tak zwany fachowiec powie mi, że inflacja jest przez to, że to ja za dużo zarabiam?